Widziałam, że na kursie są zadania obowiązkowe i dodatkowe. I w sumie chciałam zapytać, czy te dodatkowe też muszę robić? Powiem Ci, że dobre pytanie. Zadania podzieliliśmy na dodatkowe i obowiązkowe. Głównie z tego względu, że po prostu w całej bazie zadań jest ich bardzo dużo. Ponad 1000 zadań na biologii i 1200 zadań na chemii. I jak sobie policzymy czas, który musiałabyś poświęcić na to, żeby wszystkie te rozwiązać, no to są setki godzin. Więc zadania obowiązkowe stanowią część kursu. Jak coś jest obowiązkowe, to zasadniczo jest na kursie. Czyli w zakładce kursu, tutaj w lewym górnym rogu, czyli tam, gdzie masz wszystkie lekcje. I jak przerobisz kurs, czyli przerobisz wszystkie lekcje, to łącznie rozwiążesz w toku tych lekcji 500 zadań obowiązkowych, które będziesz rozwiązywać samodzielnie. I to są zadania przeselekcjonowane, te najważniejsze do rozwiązania, które w pierwszej kolejności wszyscy powinni na platformie ucząc się rozwiązać. Ktoś skończył kurs wcześniej, ma jeszcze na przykład miesiąc do matury, albo ktoś idzie bardzo szybko z kursem i chce dodatkowo pomiędzy każdą lekcją albo większym działem dodatkowo pracować z zadaniami, no to przygotowaliśmy zadania dodatkowe. Czyli to są wszystkie zadania, które nie są częścią kursu i można z nimi pracować dodatkowo, jeśli ktoś chce. Ogólne zalecenie jest takie, że jeśli nie masz zaległości na kursie, to śmiało możesz robić zadania dodatkowe. Jeśli masz zaległości na kursie, to lepiej rozwiązywać lekcje i nadrabiać zaległości na kursie. Bo na kursie też pracujemy z zadaniami, tylko tymi najważniejszymi do zrobienia. Tutaj w bazie zadań, jak sobie wejdziesz, to masz możliwość filtrowania. Zadania obowiązkowe są tutaj pod tym filtrem. I jak widzisz, tych zadań dodatkowych jest dużo, bo jest 722 z chemii i ponad 500 z biologii. I tak samo możesz filtrować swoje statystyki przez pryzmat tych zadań, czyli w przypadku zadań obowiązkowych możesz zobaczyć, jak Ci idzie i w przypadku zadań dodatkowych. To jest ciekawe i ważne w sumie, bo na kursie rozwiązujesz głównie zadania obowiązkowe. Więc Twoje statystyki dla zadań obowiązkowych będą trochę niższe od tych dla zadań dodatkowych. Dlatego, że ostatecznie do zadań dodatkowych podejdziesz po kursie. Czyli potem, jak już wszystko się nauczysz, wszystko powtórzysz, a zadania obowiązkowe robisz w momencie, w którym się uczysz. I tutaj, co ciekawe, wiele osób wpada w niepokój, dlatego że widzi swoje statystyki dla zadań obowiązkowych i one nie są idealne. Tak? I teraz one nie są idealne, dlatego że one odzwierciedlają te wszystkie błędy, które popełniliśmy w toku nauki, kiedy uczyliśmy się na tych zadaniach. Ale właśnie jak później po kursie pracujemy z bazą zadań dodatkowych, no to rozwiązujemy już po kursie. Potem jak wszystko mamy już pouzupełniane, notatki zrobione i pewne kluczowe błędy już popełniliśmy. Ponowne rozwiązywanie tych zadań dodatkowych później bardziej pokaże Ci tak naprawdę, co umiesz. Lepiej Ci powie to, jak dobrze jesteś przygotowana do matury, dlatego warto je rozwiązywać po kursie i warto, jak planujesz sobie naukę z kursami więcej niż matura, właśnie skończyć kurs tak na miesiąc przed i właśnie tą bazę zadań dodatkowych dodatkowo z nią pracować tak na miesiąc przed maturą. Czyli te zadania obowiązkowe są takie trochę zaniżone, ale tak naprawdę w sumie można je zrobić jeszcze raz, ale też trochę mówią, jaka była efektywność nauki samego procesu pewnie, nie? Tak. Jakoś tam odzwierciedlają to. Tak, dokładnie tak to działa. Oczywiście większość osób nie będzie rozwiązywało zadań dodatkowych. Głównie z tego względu, że po prostu samo zrobienie kursu jest bardzo czasochłonne. Ale często ludzie zaczynają bardzo wcześnie, tak? Zaczynają w czerwcu, w lipcu, w sierpniu się uczyć. I to są osoby, które spokojnie do lutego, marca mają zrobione oba kursy i mają jeszcze 2 miesiące do nauki. No i wtedy ta baza zadań dodatkowych jest właśnie dla nich, tak? Żeby ten czas bardzo dobrze wykorzystać. Czyli zadania obowiązkowe powinny pokryć zapotrzebowanie na... Większości osób. Okej. Tak, większości osób na taką codzienną naukę. Dużo osób zaczyna w grudniu, styczniu, lutym i to są osoby, które jeśli zaczynają się z nami uczyć, to prawdopodobnie obu kursów nie zrobią, bo po prostu jest za dużo nauki i w takiej sytuacji skupiamy się tylko na zadaniach obowiązkowych, bo ich rozwiązanie najlepiej się przełoży na wynik na maturze. Okej, to chciałam jeszcze zapytać, czy te zadania dodatkowe, jeżeli by się ich nie rozwiązało i chciałabym na przykład skorzystać potem z gwarancji satysfakcji, to jest tam warunek, że należy odpowiednią ilość godzin, odpowiednią ilość zadań rozwiązań, żeby w ogóle jakby być zakwalifikowanym do skorzystania z tej gwarancji. I właśnie, czy jeżeli nie rozwiążę tych zadań dodatkowych, to coś to będzie zmieniało, czy tylko zadania obowiązkowe wchodzą w te warunki tutaj? Zadania dodatkowe w ogóle nie mają żadnego związku z gwarancją satysfakcji, dlatego nazywamy je dodatkowymi, bo są dodatkowo poza tą podstawową nauką na kursie. Zadania obowiązkowe, właśnie tego takie nazwaliśmy, żeby wszyscy wiedzieli, że one są obowiązkowe, czyli są formalną częścią kursu. Więc jeśli ktoś się z nami uczy, to musi skończyć kurs. To jest po prostu podstawowy warunek, zrobić 100% lekcji. W trakcie robienia 100% lekcji rozwiążesz 500 obowiązkowych zadań. Jedno i drugie jakby wiąże się bezpośrednio jakby z tą samą aktywnością. I średnio zrobienie tego całego kursu zajmuje 200 godzin. Dlatego to są warunki tej gwarancji. Ale zadania dodatkowe nie są jej częścią. I więc jeśli komuś zależy na gwarancji, to musi zrealizować wszystkie zadania obowiązkowe. Czyli po prostu musi zrealizować wszystkie lekcje kursu. No to co? No to czas robić kurs, brać się do roboty i... Czas się uczyć. Czas się uczyć.